Proszę Państwa, czy Państwo pamiętają taką grę, co ona się nazywała World War Z albo Infestation? To jest gra, przy której spędziłem sporo czasu sam, też grając z kolegami, było bardzo fajnie. I teraz wychodzi taka gra, która nazywa się The Day Before, i możemy sobie obejrzeć 15 minut wideo y, gameplay'a z tego. Więc po prostu sobie obejrzymy. Ja tak pomyślałem, że mógłbym pogadać. I opowiedzieć przed startem, ale po co? Mam, mam e, opowiedzieć przed startem, jak mogę teraz. To trochę przypomina The Division. Nie? No więc e, to, jest, e, to jest survival, gdzie walczymy z zombiakami, ale też możemy trafiać na innych graczy. I to chyba być może się z Starkowym trochę kojarzyć. Z The Division może się trochę kojarzyć. E, I to nie jest coś, co by mnie dzisiaj jakoś strasznie kręciło, ale, ale wydaje się interesujące. Daje się całkiem spoko, więc e, może poświęćmy tego, temu odrobinę uwagi. Jakby o, jakby był tryb dla pojedynczego gracza, to byłoby spoko. Ja, ja bardzo lubię te gry w, taki, w takiej perspektywie, że trochę się eksploruje i poznaje ten świat. Bo już sa, samo PvP mnie nie kręci, tak. Lub, lubię lubię łazić. Ale naprawdę nieźle wygląda. Powiedziałem, że wygląda na poziomie The Division. Nie? A The Division dobrze wyglądało. Chociaż nie było przesadnie dobre ostatecznie. O, zniknąłem państwu z ekranu, a przecież tęsknicie za mną na pewno bardzo się ustawiamy. Oczywiście te wszystkie pre... O ładne ślady, kurde, jakby o wow. To tak jak w tej grze, gdzie się jeździ przez bagna samochodami, nie? No, no, jakoś nie spodziewałem się, że będzie tak to zaawansowana ta... No, ale te, te gameplaye to zawsze zapowiadają jak SnowRunner, nie? To przed SnowRunnerem chyba był jeszcze jakiś tam inny. Yy, no, zapowiedzi to zawsze trzeba trochę z przymrużeniem oka brać, ale, ale... Ale nieźle to wygląda. Wydaje mi się, że takie gry... To jest zadziwiające, jak branża powoli, powoli bardzo powoli przyswaja tego typu pomysły, bo... Yy, World War Z, czyli Infestations of Survivor Stories, to była jedna z pierwszych gier tego typu, i musiało wiele, wiele lat minąć, żeby się pojawiły podobne gry znacznie lepszej jakości. I za jakiś czas pewnie dopiero będą takie, które będą ee, od, od takich większych studiów. Więc, gdyby Państwo dopiero się pojawili, to gra się nazywa The Day Before i ona opisuje świat po inwazji zombie, gdzie musimy walczyć z potworami, oczywiście eksplorować. Widzę, że jest zapotrzebowanie na jedzenie. Może być zapotrzebowanie także na, na ciepło, bo tam widzę, że jest znaczek śniegu, więc można zmarznąć także. No i o, oprócz tego, że walczymy z zombiakami, no to musimy też uważać na innych graczy, którzy też chodzą, eksplorują i, i robią to samo, co my, tylko przy okazji być może chcą nam zrobić krzywdę, a może chcą nam pomóc. Widzę, że, że tutaj jakby zagrożenia ze strony graczy nie są takie częste i oczywiste jak na przykład w PUBG. Więc można spotkać przeciwników, ale niekoniecznie to się może zdarzyć. Nie? Ja myślę, że, że ta gra może być niezwykle fascynująca, nawet dla mnie, do momentu kiedy nie poznam mapy. Ja uwielbiam takie obszary sprawdzać. Ciekawe, czemu nie jechali jednym samochodem. W ogóle mam wrażenie, że ja już albo fragmenty z tego widziałem, bo całego gameplayu nie widziałem, ale. Ale fragmenty widziałem. O, właśnie, wydaje mi się, że się tu pojawią zombiaki. Dobra, widzę, że amunicja nie jest problemem. Oho. O! Zdaje się, że jak strzelają na tym, na myszce, na, na kontrolerze, no. Strasznie dużo musiał władować tego zombiaka. Jeden strzał w głowę powinien załatwić sprawę chyba, nie? Mało klateczek jest i e, jak jest ciemno, to obraz się robi dosyć nie, nie, nie ten niewyraźny. Ale jakoś to przeżyjemy, nie? Może jak Państwu zrobię tak, to on odzyska trochę na jakości ten obraz. <grytanie> pewnie nie ma to znaczenia. Trochę przypomina State of Decay. Owszem, owszem, pewnie, że tak. Ale ciemno. Weź gościu, zapal jakąś latarkę. O, właśnie. Otóż to. To jest PVP, PVE. Kurde, jedna. Patrzcie, ile tam butelek Coca-Coli. Wyobrażacie sobie, jaki to majątek musi być w świecie postapą? Skrzynka Coca-Coli. Jakby sentyment jaki to budzi, ile ludzie byliby gotowi oddać za taką butelkę Coca-Coli. A Coli Zero na przykład. Jezus, zapal latarkę, ziomek. Trochę wygląda jak Daisy. No, tak, tak. To jest. To jest dosyć popularny gatunek i. Coraz więcej może być gier tego typu. Szkoda, że goście nie komentują, że nie rozmawiają ze sobą. To musi być fajna akcja wchodzisz, rozmawiasz tam z gościem, ej, idę tutaj w prawo, w lewo, czy coś. No ale chcieli pokazać surowy gameplay, więc niech tak będzie. Z drugiej strony Ubisoft przegina w drugą stronę, gdzie komunikacja między graczami to jest takie jakiś hardkorowy RPG. Ej, wchodzę po lewej, widziałeś tam? Coś się wychyliło z narożnika. Dobra, podchodzę. Palec na spuście, Ok. Strzelę, jak tylko coś się ruszy, i wszyscy. O, kurde. Też chciałbym to przeżyć. Więc, więc wiadomo. Nie wiem, co jest lepsze. Totalne milczenie, czy. czy. gadulstwo jakieś RPGowe. Okej, okay, samochód trochę. O, patrzcie, patrzcie. Przebita opona? Nie, tak po prostu naprawia tylko. Opona, odro... odrobinę zagłębiona w asfalcie. Naprawią, naprawił, nic nie naprawił. O, teraz naprawił coś nieco. A, patrzcie. Nice. To takie angażujące mocno. Ciekawe. Te survival'e takie są. No, z, z, ciągle mi się nie wydaje, żeby, żeby, jeszcze żeby już deweloperzy znaleźli jakiś złoty środek między, między... No więc tak, że nawet jak coś zbudujesz, potem wychodzisz z tej gry, nie ma ciebie, budynki są narażone na, na zniszczenie. Nie wiem jak tutaj, jak wyjdziesz z gry, to co, potem zaczynasz od nowa, czy zaczynasz od tego miejsca? No, nieważ nieważne, mniejsza z tym. Tak czy inaczej uważam, że te gry survivalowe mają potencjał. I rozumiem, że obecność innych graczy jest takim czynnikiem, który bardzo dodaje dużo emocji do, do gry, ale, ale jednak ja bym ciągle, ciągle, szukałbym, ciągle bym szukał zabawy dla pojedynczego gracza, bo też można coś fajnego zbudować, że oczywiście zombiaki są i eksplorujesz ten świat, ale z drugiej strony też może być tak, że Jakieś proceduralne zdarzenia się pojawiają, że jakaś grupa ludzi cię zaatakuje, albo spotykasz jakiś obóz, coś tam porozmawiasz sobie. Tam można dużo fajnych rzeczy zbudować i tam nikt nie wymaga jakichś fabuły jak w Cyberpunku, przy tym, ale, no, ale to są mrzonki. Survivale dzisiaj są budowane głównie z myślą o grach kooperacyjnych, grach PvP. Bo kiedy dochodzi do rywalizacji między ludźmi, no to jest najlepszy sposób, żeby coś tam spieniężyć. Jakieś pakiety dać, jakieś przepustki sezonowe dać, jakiś taki pay to win dać delikatny, który nie jest odczuwany tak na pierwszy rzut oka. Albo jakieś skiny dać, bo skoro inni gracze mogą cię zobaczyć, no to skiny warto kupić, żeby, żeby wiecie, żeby dać, zadać szyku. Więc rozumiem, 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 ale mam nadzieję, że kiedyś będą takie single playerowe, Survivale. To nie ma nic fajniejszego niż kończy Ci się woda, kończy Ci się jedzenie, ale też bez przesady. Bo tam z drugiej strony są takie, takie gry jak Don't Starve, że zjesz świniaka i pięć minut później znowu umierasz z głodu. Nie? To są tak zwane gry dla obżartuchów. Jak duże party można zrobić, no trudno mi powiedzieć. Tu w tym gameplayu są, jest dwuosobowa grupka. No i, i oglądam z przyjemnością te gameplaye, ale, ale tak tęsknię właśnie za taką grą dla pojedynczego gracza. Nawet takie proste zadanie, że to, co masz zrobić w grze, to po prostu sprawdzić wszystkie miejscówki, yy, zeksplorować całą mapę i, i tyle. I to już jest. Jakby to dostarczyło zabawy na 20-30 godzin, to byłbym przeszczęśliwy. Lubię zwiedzać miejsca. Tak, to prawda, co tu piszecie na czacie, że w grach survivalowych często najgorsze jest to, że co 5 minut trzeba jeść i że wszystko ci się psuje po jednym użyciu praktycznie. Czy ktoś kiedyś spróbował? <grym> w sensie, rozumiem, że gry nie są symulacją rzeczywistości, nie? ale czy ktoś kiedyś spróbował zepsuć klucz francuski? To naprawdę nie jest to, na... trzeba się mocno postarać, nie? Żeby popsuć klucz francuski. Drzwi zamknijcie! Kurde, ma zużycie amunicji. Jak on będzie tak strzelał, to zaraz mu się skończy wszystko. Nie skończyłem Days Gone, rozkręca się w połowie dopiero. A jest na pc -ta? No nie, a to może, 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 może sobie w końcu przejdę. Ciężko mi się strzelało tam na kontrolerze. Ale boję się, że znowu zacznę i znowu nie skończę. Kurde, gościu strzela cudownie po prostu. Gościu strzela jakby był prawdziwym strzelcem. W sensie, to jest tak, że, że przyzwyczailiśmy się do tego w grach, że ci wszyscy gracze, których oglądamy, są prawie perfekcyjni w strzelaniu, nie? Jedna kula, jeden trup. A w prawdziwości to tak się nie odbywa. W prawdziwości dużo bardziej przypomina to, co tutaj się dzieje. Że odpalasz cały magazynek w jednego przeciwnika i kule latają w każdą możliwą stronę. Jak strzelasz z pistoletu, z pistoletu jest bardzo trudno trafić. W ruchomy cel musi bardzo blisko podejść, żeby mieć pewność. I się zużywa ta amona Policja przyjechała? What the fuck? W ogóle to jest interesująca historia w survivalach. Ten, ten, ten czynnik ludzki jest niesamowity. To jak ludzie się zachowują, żeby przetrwać, co są gotowi zrobić, żeby. Z jednej strony fascynują mnie te opowieści z The Walking Dead, ale to jest serial. Dużo bardziej wolałbym, właśnie w grze, coś takiego przeżyć, nie? że nagle jacyś ludzie się do ciebie zbliżają i nie wiesz, czy strzelać, czy nie strzelać, czy pogadać z nimi. To jest potencjał na niesamowite historie. Tu już jakby graficznie gra dostarcza. A, miasteczko. Ile sezonów w Walking Dead widziałem? Trzy. Trzy. Powyżej trzeciego już miałem takie poczucie, że niewiele tam można dodać, poza tymi... Bo to wszystko się opiera na relacjach międzyludzkich bardziej nie ja wiem, czy przy tej muzyce, która tutaj leci, to jakieś prawa autorskie nie wpadną zaraz. To może w montażu się usunie te dźwięki z, z, z perspektywy y, jakiegoś tam let's playera. To jest straszna masakra. Bo to ja zawsze mam problem taki, że no chciałbym puścić tą muzykę, bo ona buduje klimat. Jeżeli robisz let's play z jakiejś gry, to no nie pozbywasz się połowy jakości klimatu. Yy, i w rezultacie wrzucam to z tą muzyką i jestem na minusie. <noise> Opcja dla streamerów w ustawieniach w tych czasach bardzo jest potrzebna. Tak, z jednej strony tak. Kurde, zajmował telefon. Ale z drugiej strony to nadal jest. Kiedy włączasz opcję dla streamerów, to jednak do pewnego stopnia odzierasz grę z klimatu, bo bardzo często w niektórych cutscenkach jest bardzo starannie dobrana muzyka. Znana muzyka, która się kojarzy nam z czymś innym, nie, nie tylko z tą grą. I to buduje emocje. Jeżeli wyłączysz tą muzykę i pokazujesz potem ludziom tą grę, y, tę grę, to oni nie, nie czują tego klimatu. To zabija połowę atrakcji. Y. Y, no, fajnie się to zapowiada. Jeżeli ktoś jest, 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 lubi tego typu gry PvE, łamane przez PvP, to być może tutaj coś fajnego dla siebie odnajdzie. Bardzo jestem ciekaw, jak, jak wygląda w tej grze wylogowanie się ze świata. Tutaj masz jakiś domek, masz jakiś samochód. Mimo wszelkich wad Fallout 76 to dosyć dobrze to rozwiązali, że jak się wylogujesz ze świata, to twój domek też znika. Nie macie. Ale to też buduje całą masę innych problemów. The Day Before. Proszę Państwa. No, całkiem spoko. Nie wydaje się Państwu, że to jest interesujący survival? Myślę, że interesujący. Oczywiście, proszę Państwa, nie muszę Wam tego mówić, ale powtarzam. To jest tylko gameplay zaprezentowany specjalnie po to, żeby nam się spodobał, więc może być gra obarczona błędami, których tutaj nie widzimy.